Na razie można je zwiedzać tylko wirtualnie, ale już niebawem ma się to zmienić. Właśnie zaprezentowano koncepcję przebudowy zabytkowej siłowni dawnej Huty Bobrek, w której wnętrzach powstanie Muzeum Koksownictwa. W nowym obiekcie mają znaleźć się także przestrzenie biurowe. Ma to być sposób na zachowanie działalności produkcyjnej i miejsc pracy po pobliskiej KWK Bobrek, która zostanie zlikwidowana. Magda Sincewicz. Stoi tu od 1907 roku. We wnętrzach zakładowej elektrowni mieściły się wydział elektryczny, świetlica i szatnia. Na początku lat 80. budynek siłowni został wpisany do rejestru zabytków. W 1994 roku zakład został jednak zamknięty. Teraz jest na niego pomysł. Chcemy te zabytki, które pozostałości po koksowni, żebyśmy umieścili je w jednym miejscu. Natomiast chcemy też, żeby ta strefa się rozwijała i dlatego też chcemy, żeby inwestorzy mieli miejsce, gdzie mogą prowadzić swoją działalność inwestycyjną, gdzie mogą zasiadać, gdzie mogą prowadzić działalności operacyjne. Więc stąd też pomysł na to, żeby stworzyć tutaj powierzchnie biurowe. Z zachowaniem i uszanowaniem dawnego wyglądu. Zachowujemy całą tą skorupę, jak gdyby, czyli tą funkcję, która dzisiaj, którą widzimy, tą elewację. A w rzeczywistości wkładamy to w środek, nowe zupełnie funkcje, współczesnie, dostosowane do współczesnych materiałów. Odrestaurowana siłownia ma być wizytówką strefy rozwoju inwestycji i aktywizacji zawodowej. Spółka Petralana wraz z koksownią Bytom tworzy ją wraz z Urzędem Miejskim w Bytomiu. I to jest też ważne dziedzictwo w naszym mieście. Ten budynek jest pięknym przykładem architektury przemysłowej, dlatego warto go zachować i przystosować do nowych funkcji. Wsparcie inicjatywy miasta, koksowni Bytom i Petralany zadeklarowały m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego.